bardzo dziś nie chcą. Jest sporo brań, sporo odprowadzeń, ale niestety nie są to zbyt duże ryby, jak widzicie, ale jest jedna stała rzecz, wspólny mianownik. Chcą po prostu dziś swima. Swima, jak widzicie, imitującego trochę swoimi paskami okonia z domieszką pomarańczy i trochę w bardziej stonowanych kolorach. Póki co są to ryby około 60 cm, ale właśnie swim pozwala na to, żeby cały czas zmieniać pracę przynęty. Trochę szybciej, trochę wolniej. Akurat wersja tonąca, też pozostawiona na chwilę bez ruchu, zaczyna opadać. I to jest jedyny sposób na to, żeby cokolwiek dziś na tym ukrytym w lesie jeziorku złowić, spróbować się przekonać do brania. Walczymy dalej. Mam nadzieję, że koniec dnia okaże się bardzo, bardzo szczęśliwy. No i w końcu odpalą te większe ryby. To był świetny dzień, naprawdę bardzo udany. Niesamowite miejsce ukryte wewnątrz lasu. Wiele brań, zaledwie kilka ryb na wędce, ale właśnie to jest najwspanialszy moment, kiedy możemy podsumować cały dzień, zaplanować kolejny i mam nadzieję, że będzie znacznie, znacznie lepszy od dzisiejszego, ale tylko pod względem złowionych ryb. Drugi dzień, piękny, piękny poranek, niesamowita przyroda, praktycznie dźwięczy w uszach od śpiewu ptaków, niesamowite, wspaniałe miejsce, aż szkoda zaburzyć ten spokój na wodzie, choć ten spokój jest trochę za duży, flauta i niestety zapowiada się straszna dzisiaj patelnia, no ale mam nadzieję, że chociaż będzie widać dużo brań dzięki temu, bo woda jest naprawdę czysta, choć jak już wczoraj zauważyliśmy, jezioro, można powiedzieć, jest podzielone na dwie części. Płytsze i nieco brudniejsze, już zakwitnięte. I druga część znacznie głębsza, z klarowną wodą. No będziemy próbować. Będziemy próbować. Mam na to jakiś pomysł. Wczorajsze spady dały do myślenia. Dziś nowa dozbrojka, nowa przynęta. Mam nadzieję, że to będzie sposób na te jednak chyba trochę leniwe ryby. No ale miejsce jest niesamowite. To już wystarczy. Przede mną znajduje się łacha, wypłycenie. Teraz mam 6 metrów. Jeszcze kilka metrów i będzie wyjście na około 2 i później mniej więcej do metra. Mam nadzieję, że właśnie na tym wejściu będą stały i małe ryby, jakaś drobnica i właśnie szczupaki. Idealny do tego jest zestaw Deeper, ponieważ pływając kajakiem, o, już coś się pokazuje, pływając kajakiem chodzi nam przede wszystkim o mobilność, a Deeper idealnie się w to wpisuje. Telefon, mała kulka, uchwyt, do tego jeszcze wersja chirp, idealnie się sprawdza w takich okolicznościach. Ja tak myślałem, zobaczcie jaka jest kumulacja. Niesamowite, ile jest drobnicy. Byłem na 6 metrach, powoli wychodzi przez 5 do 4,5 i nagle mamy po prostu kumulację jakiegoś białorybu. I chyba tutaj zaczniemy dzisiejszy dzień. Cofnę się na wypłycenie na około 6 metrów, 5 i postaram się ten cały stok obłowić. Też nie należy absolutnie obławiać ławicy, którą mam nadzieję, że ze wszystkich stron pilnują szczupaki, tylko ustawić się na skraju. Albo ściągać te ryby z płycizny, albo właśnie z podstawy napływu. Ja, to jest niesamowity widok. To nie są rośliny, to jest po prostu ławica ryb. Piękne. To są właśnie uroki łowienia z kajaka. Bezpośredni kontakt z przyrodą, a ryby same wyskakują. Mało tego, jeżeli je boli, to my chociaż możemy być mądrzy. W takich sytuacjach, jak mamy układ podobny jak na tym jeziorze, czyli praktycznie gwałtowne wypłycenia i zejście na 4, 5, 6 metrów w niewielkiej odległości już od brzegu. Idealny też do takiego obławiania jest swim, jerk. Przynęta tonąca przede wszystkim, to jest najważniejsze. I delikatne, szybkie bujnięcia, żeby on w miejscu robił bardzo dużo zamieszania, ale cały czas, żeby ten spadek, to miejsce, ta miejscówka była obławiana punktowo, można powiedzieć. Czyli go zygzakujemy w punkcie i dajemy mu trochę więcej czasu, żeby opadał w tym momencie do dna. Dzięki temu przynęta cały czas pracuje coraz głębiej, a my idealnie obławiamy miejscówkę, tym bardziej jak woda jest trochę trącona i myślę, że ryby też mają trochę ograniczoną widoczność i szczupaki nie startują z kilku metrów do przynęty, tylko trzeba jak najbliżej tą przynętę sprowadzić do stanowiska ryby i wówczas właśnie taka 10, 12 swim tonący jest świetnym rozwiązaniem. Niesamowite. Ja sobie gadam, a to słuchajcie, ładna ryba wystartowała. No dobrze, tu już mam drugą kawę. Jaki piękny widok, niesamowite. No właśnie, tak jak mówię, skrupulatnie. Cyk, 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 aby tylko przynęta w miejscu robiła ruchy, przerwa, przystanek. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ona w tym momencie opada i tak jak właśnie mówiłem, ja gadam, a ryby atakują. To już jest druga ryba, już ją poczułem. Ta akurat uderzyła, ale w momencie, kiedy przynęta opadała. Ale niesamowite, słuchajcie, nawet jeżeli nie złowi się tego wymarzonego, symbolicznego metra, to takie widoki są niesamowite. Jest już trochę ładniejsza ryba. Mam nadzieję, że już nie trącę podbieraka i nie dam jej luzu. Dobrze zgasić rybę też wpadając wędkę do wody, żeby nie robiła nam młynków. To co robię nie jest zbyt dobrym pomysłem, czyli siadanie i dawanie jej luzu, ale trzeba sobie na kajaku radzić. Bam! I zaparkowała. Drugi dzień i ryby coraz większe. Coś podobnego wcześniej widziałem, co próbowało zeżreć mojego swima, ale tu już mamy chyba jakąś taką, powiedzmy, 70-tkę, waleczną, agresywną. No i dziś zdecydowanie pewniejsze są brania. Bardziej chcą te ryby. Jest! Mały, ale jednak konsekwentnie miejsce po miejscu udaje się coś złowić. Typowy pistolet, ale na dużej odległości, właśnie na płytszej części tego miejsca, które wytypowaliśmy. Ja tak pilnował drobnicy. No ale zawsze coś się dzieje. Swim tonący z dozbrojką tytanową, dedykowaną przynętom twardym, pozwala taką przynętę uzbroić jednak w bardzo skuteczny i efektywny sposób, ponieważ raz, że nieco mniejsze kotwice, ale bardzo ostre i wytrzymałe, dużo łatwiej wchodzą w twardy niekiedy pysk ryby albo w tkankę szczupaka. Oprócz tego lekko odstające od korpusu, pozbawione jakichkolwiek ograniczeń swojej pracy, wpływają na efektywność zacięć. A jeżeli już rybę zatniemy, to po prostu taka dozbrojka odpada od naszej przynęty i w czasie holu nie tworzy się dźwignia, tworzona często właśnie przez kotwice przylegające do twardego korpusu Swima. I to, co mówiłem, mój pomysł na niezbyt chętnie atakujące szczupaki, czyli tytanowa dozbrojka do jerków, swimów, idealnie się sprawdza, nie robi się dźwignia. Ryba zapięta dosłownie na jeden grot też ma problem z uwolnieniem się, ponieważ dozbrojka podąża za rybą i dzięki temu też, jak już uda nam się ją zaciąć, mamy dużo większe szanse na to, żeby ją wyholować i wypuścić do wody. Bum! Pięknie. Mam nadzieję, że będzie fajna ryba tym razem. Albo mała ryba i kupa zielska. Bo trochę roślin na dole jednak jest. Ale może się okaże, że to będzie coś fajniejszego. Pięknie zaparkował. Kolejny niewielki wariat, ale za to charakterny. Myślę, że tak jak kajak pozwala eksplorować niedostępne łowiska, tak samo wędka W4 Kajak spełnia podobne zadanie. Jest to bardzo uniwersalny kij o długości 20 do 60 gram, co pozwala zastosować go do różnego rodzaju przynęt, zarówno do swimów, czyli twardych przynęt 10-12 cm, jak i do gum od 9 do 18 cm, na przykład jak Bultis. Zapas mocy pozwala delikatnie przeciążyć ten blank, stąd duża jego wszechstronność, którą możemy wykorzystać nie tylko łowiąc z kajaka w mało dostępnych zbiornikach, czy na mało dostępnych zbiornikach, bądź w mało dostępnych miejscach, gdzie są potrzebne techniczne, niskie, szybkie rzuty, bądź wręcz odwrotnie, dalekie rzuty, żeby dotrzeć do tych miejsc, które chcemy obłowić. Także myślę, że ten model W4 Kajak można wykorzystać zarówno łowiąc właśnie z mobilnych środków o tej samej nazwie, albo po prostu w każdej innej sytuacji, bez względu czy będziemy go używać z łodzi czy z brzegu. Mam nadzieję, że pozwoli Wam złowić piękne ryby. Nasz dzień już się powoli kończy. Spróbowaliśmy złowić symbolicznego metra. Niestety tym razem się nie udało, ale za to masa wyjść, masa brań, kilka ryb się zameldowało, także myślę, że wyjazd można zaliczyć do udanych, czego również i Wam życzę. Wielkie dzięki i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!